Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Ostatnio wszystkie vlogi zaczynają się w windzie. Wiesz, jaka to jest adrenalina, że ktoś wejdzie i mi się spesze. Życie na krawędzi. Tak, dzisiaj ogólnie o życiu na krawędzi zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Co się teraz dzieje w Korei Południowej i tej drugiej może też. Nikt nie wszedł. Tak, wstęp udany. Wychodzimy. Zacznijmy od takich bardziej przyjemnych rzeczy, przyjemnych dla matek. Nie wiem, czy Sonu podziela moją opinię, że to przyjemna rzecz. Skończyły się ferie zimowe, głównie w przedszkolach. W szkołach dzieci mają ferie chyba do marca, z tego co kojarzę. Różnie to jest z tymi szkołami. Czasami są jakieś zajęcia dodatkowe, czasami coś się jeszcze dzieje w styczniu. Ale z tego co pamiętam, z tego co mi mówiły dzieci na angielskim, jakich uczyłam kiedyś jeszcze, to od nowego roku do marca dzieci w szkołach mają wolne. I tak patrzę, rzeczywiście nie idą do szkoły. Jeżeli już, to wychodzą gdzieś o 10 albo o 13 na jakieś zajęcia dodatkowe, czyli tak zwane ferie z angielskim i matematyką, ale o tym już Wam wspominałam ostatnio. Ale pewnie nie po to klikaliście w ten odcinek, żeby o feriach słuchać. Przejdźmy do bardziej gorących tematów. Początek roku w Korei Południowej zaczął się dość gorąco. Przynajmniej tak można by było stwierdzić, oglądając zagraniczne, niekoniecznie koreańskie media, a oglądając polskie media, taki na przykład Onet, albo słuchając radia, to już można w ogóle stwierdzić, że Korea ma, delikatnie mówiąc, pozamiatane. Szczególnie ta Korea Południowa, w której teraz się znajduję. Właśnie, czy ja już mówiłam? Znajdujemy się w Korei Południowej, w mieście Hwasong, jego dzielnicy Byeongchon, ale żeby dodać, prawda, nie wiem czego, dramatyzmu temu odcinkowi, przeniesiemy się zaraz do Seulu, do jego dzielnicy Gangnam, znanej z piosenki i nie tylko. Tak, przenosimy się tam tak naprawdę, bo jadę spotkać się z koleżankami, ale pomyślałam, że przy okazji, jak pokażę Wam te tłumy na Gangnam, które śpieszą do pracy czy tam gdzieś, to jakoś będzie ciekawiej niż tylko łażenie po moim osiedlu jak zawsze, więc jedźcie ze mną. Właśnie musielibyśmy się sprężyć, bo zaraz nam metro odjedzie. Sytuację pogodową w Korei Południowej, którą muszę przedstawić na początku tego odcinka, doskonale obrazuje ten lód błyszczący na ulicy. Jest zimno, tak będzie teraz z minus 6, odczuwalna, nie wiem, z minus 300. Chociaż mi w ogóle nie jest zimno, ale to ja mam swoje powody, o których Was ostatnio informowałam. Tak naprawdę mam kilka newsów, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, bo trochę się działo i wiele z tych newsów odbiło się echem w polskich wiadomościach, w polskich informacjach. I chyba powinnam zacząć od tego najbardziej gorącego newsu o Korei Północnej, bo chyba o tym słyszycie najczęściej w telewizji ostatnio, jeżeli chodzi o rzeczy związane z Koreą. Do tego stopnia, że moja skrzynka odbiorcza na Instagramie, mailu i komentarze pod filmikami ostatnio są wypełnione pytaniami o Koreę Północną, więc już Wam mówię, jak to wygląda z naszej perspektywy. Jak widzicie, na ulicy nie dzieje się absolutnie nic szczególnego. I dokładnie tak samo nie dzieje się nic szczególnego w koreańskich mediach. W Polsce pojawiły się newsy. Jeden mnie najbardziej rozwalił, delikatnie mówiąc, brzmiał tak. Korea... Jak to było? Zaraz się znajdę, może to się tutaj wklei. To było jakoś tak. Korea Północna otwiera ogień w kierunku Korei Południowej. Seul odpowiada ewakuacją. No i każdy normalny człowiek, który by to przeczytał, pomyślał sobie, ja nie mogę. Ostrzelali Koreę i teraz Seul ewakuują. A przecież Seul ma prawie 10 milionów mieszkańców. Otóż to nie chodziło o to, że Seul ewakuują, tylko że władze Korei, które znajdują się w Seulu, ewakuują, ogłosiły ewakuację, znaczy zaleciły mieszkańcom udanie się do schronów, ale nie mieszkańcom Seulu, tylko mieszkańcom wysp, które znajdowały się na tej linii, którą ostrzeliwała Korea Północna, ale Korea Północna nie ostrzeliwała, znaczy, no tak mówi, Korei Południowej, tylko sobie, prawda, ćwiczyła, jak to oni zawsze. Oni tak sobie lubią poćwiczyć i to nie jest nic dziwnego w Korei Południowej. Nikt się nie dziwi, jak jakieś Korea Północna robi ćwiczenia, no bo oni co chwila tak. I od bardzo wielu lat nic poważnego się nie stało w takiej sytuacji. Z mieszkańcom tych wysp, które znajdowały się
które znajdowały się na linii tych pocisków wystrzelanych przez Koreę Północną, zalecono ewakuację, udanie się do schronów. I od razu mówię, że te pociski nie dotarły do tych wysp, nie dotarły do lądu, nie trafiły w Koreę Południową, a spadły w strefę buforową. Więc sami rozumiecie, że nijak się te nagłówki nie mają do sytuacji, która naprawdę dzieje się w Korei Południowej. I przypuszczam, że newsy tego typu mogliście oglądać w wiadomościach przez kilka dni, bo Korea Północna te swoje ćwiczenia kontynuuje od 3 dni. Coraz mniej tych pocisków wypuszcza. Z tego co widziałam, to Korea Południowa nie odpowiada tym samym. I ciężko jest mi, takiemu laikowi, który w Korei Południowej tylko mieszka i nie ma żadnego wykształcenia w tym kierunku, powiedzieć, czemu Korea Północna się tak bawi. Ale myślę też, że nawet osobom, które mają wykształcenie, ciężko by było powiedzieć, bo Korea Północna jest taka trochę mało logiczna. Ale na pewno duży związek ma to z Rosją i na pewno duży związek ma to też z polityką Korei Południowej wobec Korei Północnej, która się trochę zmieniła po tym, jak zmienił się rząd. Poprzedni prezydent Korei Południowej był taki bardzo nastawiony na pokój i zjednoczenie, a ten obecny prezydent Korei Południowej jest taki, już wam o nim mówiłam parę razy, jest taki nie do końca nastawiony na pokój i zjednoczenie. No nie można o nim powiedzieć, że jest to prezydent z misją. To wszystko ma jakieś swoje powody pewnie. No i przypuszczam, że Korea Północna chcę też pokazać, jaka jest silna na początku roku. Może chcą wejść w nowy rok z przytupem, ale myślę, że nie ma się czym martwić. I tu w Korei Południowej nikt się nie martwi, co zresztą widać. Chociaż ludzi akurat mało, bo jest po godzinach szczytu. Jest po 9:00, już większość ludzi, którzy mają być w pracy, są w pracy, ale może na tych większych stacjach jakieś tłumy zobaczymy. Tak mnie zagadaliście, że się spóźniłam na metro, więc teraz będę stać. Ale kontynuując, myślę, że wyjaśniłam wam, że nie ma się czego bać. Absolutnie w Korei teraz napięcie nie jest podniesione. Tak jak w tych wszystkich newsach jest napisane, że atmosfera w Seulu, w Korei Południowej jest teraz napięta. No nie wiem skąd oni biorą te informacje, ale na pewno nie z Korei Południowej, rzeczywiście. I to też dobrze pokazuje to, jakbyśmy weszli teraz w newsy koreańskie. Żadna z tych pierwszych takich wiadomości nie jest o Korei Północnej. Jest jakaś wiadomość o elektrowni w Japonii, ale o tym będę wam mówić potem. Jest jakaś wiadomość o, nie wiem, o nowym Samsungu Galaxy. A o Korei Północnej raczej nic nie ma, więc nie ma się co przejmować. Dostałam bardzo dużo wiadomości i to takich różnych, takich skrajnych. Niektóre takie normalne i miłe, że co tam się u was dzieje, może powiesz coś w odcinku i mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Było ich bardzo dużo, więc na wszystkie nie mogłam odpisać, ale mam nadzieję, że tym odcinkiem was uspokoję. Były też takie wiadomości, no co? Uciekacie już do Polski, bo widziałem, że u was się nieźle wyprawia. I to ciekawe, zawsze takie wiadomości piszą panowie. Dostałam też parę wiadomości o tym, czy odwoływać swój wyjazd do Korei Południowej. No ja bym nie odwoływała, ale no różnie bywa na świecie, już nas nauczyło parę sytuacji w przeciągu 2 ostatnich lat, że niczego na świecie nie możemy być pewni. Przypominam też, że za wschodnią granicą Polski jest wojna, więc no ciężko powiedzieć, gdzie jest bezpieczniej teraz. Co tu jeszcze powiedzieć? Muszę się ustawić bliżej drzwi, bo mi zaraz ktoś zajmie miejsce. I no pogaduszki mi się zebrało teraz, no. I jak mogliście słyszeć, rzecz uniwersalna na całym świecie. W Korei Południowej, tak jak wszędzie indziej, na dworcu, jak są zapowiedzi jakieś, które nie są wcześniej nagrane, to ktoś najpierw napycha się klusek, a potem zaczyna mówić. I wjeżdża mój pociąg. Tylko wam pokażę, przed jakimi drzwiami się ustawiłam. To są drzwi z naklejką, że tutaj jest miejsce dla kobiet w ciąży. I ja tu mam taką plakietkę na torebkę, że jestem taką kobietą. Nie mogę sobie usiąść na tym miejscu. Ono zwykle jest zostawione wolne. Chyba, że są godziny, w których wracają osoby starsze, na przykład tak zwykle o 12:00. Wtedy często te miejsca są zajęte. No ale tak w takich godzinach normalnych to raczej te miejsca są wolne. Widzę, że ten pociąg przyjechał zupełnie pusty, więc może sobie siądę na po prostu zwyczajnym miejscu, żeby jakiejś innej kobiecie w ciąży, która wejdzie potem, nie zajmować miejsca. Tak to wygląda. W jakimś mieście wprowadzono takie plakietki z jakimś czujnikiem, że jak wchodziła kobieta w ciąży, to miejsce zaczynało migać na jakiś kolor, żeby było wiadomo, żeby ustąpić, ale nie sprawdziło się to.
i mam tu taką normalną, zwykłą, plastikową plakietkę. Tu jest to miejsce, jest na nim taki różowy dywanik i jest takie coś, ale jak już wam mówiłam, metro puste, więc siądę sobie gdzie indziej. Miejsce pozostało puste, teraz z torebką. Uwaga, przesiadka. Poprzednia przesiadka była ekspresowa, ale przynajmniej teraz mogę wam pokazać te tłumy ludzi, których tak mało na tym kanale, a tak dużo wbrew pozorom, znaczy nie wbrew pozorom, a tak dużo w Korei. Przesiadam się na linię numer 2. Jest godzina 11, więc całkiem taka nie godzina, jak się chodzi do pracy, ale całkiem dużo tutaj jest osób. To może będę kontynuować moje newsy z Korei, z ruchomych schodów będę nadawać zaraz. Kontynuując, jeszcze był jeden news z Korei, który sprawił, że dużo wysłaliście do mnie wiadomości z pytaniami, czy wszystko ok, ale już trochę czasu minęło od tego wydarzenia. Na początku roku w Japonii było dość duże trzęsienie ziemi. Trzęsienia ziemi, szczególnie w Japonii, są dość częste. Oni tam nie mają lekko. I z tego, co oglądałam w internecie, to są dość mocno przygotowani na trzęsienia, ale i tak one powodują bardzo dużo zniszczeń. I odbijają się w jakiś sposób też na Korei. I w wiadomościach oprócz chyba się nie wcisnę, nie? Papa, moje metro. Nie wcisnęłabym się tam. Trzęsienia ziemi w Japonii zawsze odbijają się też na Korei. Znaczy nie zawsze, ale czasami odbijają się też na Korei. I to też pojawiło się w polskich wiadomościach, że zagrożenie w Korei tsunami. I bardzo dużo wiadomości od was dostałam, czy jesteśmy bezpieczni, ale jakiekolwiek zagrożenie z kierunku japońskiego by nie było, to zawsze będziemy bezpieczni tu, gdzie mieszkamy, bo Japonia jest po drugiej stronie. My jesteśmy bliżej Morza Zachodniego niż Morza Wschodniego, więc nie ma szans, żebyśmy byli tutaj w niebezpieczeństwie. Bardziej ta wschodnia część Korei i południowa może mieć w takich sytuacjach problemy. I w tym wypadku było zagrożenie tsunami, ale fale były dość małe i tak, i nic poważnego się nie działo. Chociaż trzęsienia w ziemi w Japonii zawsze powodują duże, większe niż ta cała Korea Północna. Poruszenie w Korei Południowej, wszyscy pamiętają, co działo się, gdy została uszkodzona elektrownia w Fukushimie i boją się, że coś takiego nastąpi znowu, bo w Japonii bardzo dużo jest elektrowni atomowych. Więc to rzeczywiście budziło zdecydowanie większe emocje w Korei, niż cała sytuacja z Koreą Północną. No już jest w miarę spokojnie, chociaż dzisiaj rano widziałam w newsach, że jakiś tam wyciek z elektrowni w Japonii i Koreańczycy zaczynają się martwić. Dojechałam na Gangnam, teraz tylko przebić się przez te tłumy. Jest zbliżenie na maskotkę metra, bo bawi mnie niezmiennie i zmywam się na spotkanie z koleżankami, gdyż już jestem spóźniona. Koreańskie metro się raczej nie spóźnia, ale łatwo się spóźnić przez nie, bo się można po prostu nie zmieścić. Dobrze, gdzie jest wyjście numer 12? Co to za stacja, że ma 12 wyjść? Kolejną część odcinka z newsami będziemy chyba nagrywać tutaj, bo musimy czegoś poszukać, ale o tym później. W międzyczasie jeszcze może wam pokażę, jak będziemy coś fajnego jeść. Dzień dobry! Uwaga, newsy z Korei, część dalsza. Pamiętacie, jak mówiłam w Q&A, może nie pamiętacie, że w Korei szał robi nowa kanadyjska kawiarnia Tim Hortons? To akurat dzisiaj przy okazji, jest mój komitet, jesteśmy ją sprawdzić, więc nie omieszkam nagrania tego. Płaszcz, ile ludzi! Jaki tłok, czy będzie dla nas miejsce? Zastanawiałyśmy się, czy udawać Kanadyjki, wchodząc tu, czy nie, ale jednak polskość wygrała. Proszę widzów z Kanady, których oczywiście bardzo pozdrawiam, żeby dali znać, czy wygląda jak w Kanadzie. Gdyż trochę czasu minie, aż ja sama sobie sprawdzę. Prawdopodobnie tak z plus 10 lat. Nasze zamówienie dotarło. Mamy nawet kanapkę z szynką, która wygląda na prawdziwą. Mam kawę z syropem klonowym, nie? Kasia ma kawę waniliową, a Paulina ma herbatę hibiskusową, ale coś... Ciekawa jestem tej herbaty. Też jest nie? Zbliżenie na jesienne kanadyjskie drzewo postawione przy wejściu. Dziękuję, to jest sufit na kraju. Gdzie sufit? Zbliżenie na kanadyjski sufit. Możecie sobie przewinąć te fragmenty, gdzie ja się ekscytuję Kanadą po prostu. Zbliżenie na jakieś coś. Co jeszcze wam zbliżyć? Zbliżenie na napis coffee. Dobra, koniec. Cięcie. Patrzcie, jakie to są tłumy, to więc to się serio łapie na newsa z Korei. W kanadyjskiej kawiarni dalej są tłumy, pewnie większość tych ludzi
była kiedyś na jakimś working holiday w Kanadzie, bo Koreańczycy często jeżdżą na working holiday do Kanady. Uwaga, nadprogramowe sceny dodatkowe w filmiku. Chciałam tylko powiedzieć, że przepis na takie naleśniki znajdziecie na kanale. Naleśniki sufletowe. Patrzcie, jak się śmieją ze mnie. Autopromocja, śmieją się z autopromocją po prostu. Nie, no trzeba. No trzeba, no. Nie ma czasu, trzeba jeść. Cięcie. Dzień dobry. Po zjedzeniu naleśników rozstałyśmy się z koleżankami i już będę wracać do domu. Jestem w stacji metra, chociaż bardziej przypomina to wielki targ. Mam tutaj, bo ostatnio bardzo wiele osób, oprócz tych pytań o Koreę Północną, oprócz pytań o tsunami, wysyłało mi też jeden Reels, Instagram Reels, ale przypuszczam, że to jest też na TikToku, czyli taki krótki filmik, gdzie chłopak Koreańczyk, który chyba na co dzień uczy koreańskiego w swoich filmikach, tak go jakoś kojarzę, mówi o najnowszym trendzie w Korei, który stał się wiralem w Korei i największym trendem tej zimy, czyli o ocieplaczach na nos. Dostałam to od Was w wiadomościach niesamowitą ilość razy, więc postanowiłam sprawdzić, czy rzeczywiście takie ocieplacze na nos są w Korei popularne, bo tak na ulicach nigdy czegoś takiego nie widziałam i miało być największym trendem tej zimy. Ciężko jest w to uwierzyć, bo Koreańczycy, jak zawsze zauważacie, nie noszą nawet czapek na głowach w zimie, mimo że temperatury spadają do, nie wiem, minus... No w tym roku jest w miarę przyjemnie, ale do minus 15 powiedzmy. Nikt nie nosi czapek, prawie nikt nie nosi szalików, ledwo noszą rękawiczki. I to nie wszyscy, to na chłopski rozum. Czy nosiliby ocieplacze na nos? Nie sądzę, tym bardziej, że Koreańczycy nie marzną aż tak w nosy, z tego co zauważyłam, i nie leci im katar zimna z nosów, tak jak w większości Europejczyków. Leci, to im nie leci. No może to zbyt szczegółowe informacje, więc zobaczmy, czy na dziale z akcesoriami, który tutaj jest taki wielki, będą ocieplacze na nos, czy ich nie będzie. Jak będą, to chyba nawet zaszaleję i kupię. Są puchate gumki do włosów, które są swoją drogą urocze. Są puchate klamry do włosów. Są nauszniki, których też mało osób nosi, ale już prędzej niż czapki, to czasami ludzie noszą nauszniki. Są rękawiczki, bardzo mały wybór. Trochę szalików, trochę więcej czapek, a jak już Koreańczycy noszą szaliki, to takie futerkowe. Świąteczne skarpety już trochę przeterminowane, a ocieplaczy na nos nie ma. Jakby gdzieś miały być ocieplacze na nos, to jestem pewna, że byłyby w którymś z tych sklepików. Więc ta internetowa ciekawostka zostaje obalona. Dzisiaj większość mojej gadaniny to było obalanie informacji znalezionych w internecie. Tak to jest z tym internetem, no, że trzeba mieć na niego poprawkę. Matko, to są nawet ubranka dla psów. Takie całkiem, powiedziałam, firmowe. Jak widzicie, strachu w Korei Południowej nie ma. I raczej jeszcze długo nie będzie, ale będę Was informować na bieżąco. Jakby się coś działo, to możecie być pewni, że dam Wam znać. Mam nadzieję, że Was uspokoiłam i od dzisiaj te wszystkie newsy o Korei Północnej, typu Korea otwiera ogień, przed chwilą widziałam taki news, i wszystkie newsy o zagrożeniach będziecie czytać z lekkim przymrużeniem oka. Pamiętajcie, że ci dziennikarze po prostu chcą zarobić i pewnie mają też naliczane premie od tego, jak bardzo ich newsy są wyświetlane i klikają się, więc im bardziej chwytliwy tytuł, tym pewnie lepiej im się w firmie wiedzie. Więc mam nadzieję, że nie będziecie się już martwić. Ja na tej zatłoczonej stacji metra idę szukać drzwi z różową naklejką. I chyba trzeba skończyć ten odcinek. Więc dziękuję za uwagę i też dziękuję za to, że wysyłacie mi te różne pytania, że piszecie do mnie, martwicie się o mnie, że wysyłacie mi też takie newsiki jak ten z ocieplaczami na nos. Dzięki temu wiem, o czym mam nagrywać i co Was interesuje, więc róbcie to dalej. Dziękuję za uwagę i jakaś ładna pani w tle. Mówimy Wam pa pa!